Jakie są typy PMO? PMO inaczej nazywane jest biurem zarządzania projektami. Zresztą nazwa ta rzadko kiedy miewa coś wspólnego z zarządzaniem. Często to jest po prostu komórka, która się tymi projektami jakoś tam opiekuje. I ostatnimi czasy mamy okazję często towarzyszyć biurom w budowaniu ich strategii rozwojowej. Pomyślałem sobie, że dobrze byłoby uporządkować wiedzę na temat biura zarządzania projektami, a być może jeśli tego słuchasz i jesteś pracownikiem biura zarządzania projektami, zainspiruje cię to do czegoś, może na przykład do kontaktu z nami. Zobaczymy. Ja nazywam się Marcin Guzik, na kanale Zarządzanie Projektami opowiadam o zarządzaniu projektami. Oczywiście na co dzień prowadzę firmę Ten Step Polska, do której serdecznie zapraszam. Podzieliłem ten materiał na dwie części i na razie opowiem o biurze zarządzania projektami 1.0. To znaczy 1.0, czyli takie biuro, jakie ono jest najczęściej. Co spotykamy najczęściej? W drugiej części materiału opowiem o tym, co być może byłoby interesujące z punktu widzenia przede wszystkim kierownika projektu. Jak to biuro mogłoby wyglądać, no gdybyśmy wpadli na to, że chcemy te biura nieco zreformować. Nazwa, jak wspominałem wcześniej, rzadko kiedy odpowiada temu, co to biuro robi, bo w wielu przypadkach biuro zarządzania projektami nie zarządza projektami. To biuro ogląda te projekty pod różnym kątem i w sensie dosłownym to nie ma zbyt wiele wspólnego z zarządzaniem. No ale doktoraty można pisać o tym, jak bardzo ten znaczeniowy kontekst jest inny niż realny, ten pragmatyczny, którym biuro się zajmuje. Pięć typów, które są najczęstsze. Od razu chcę powiedzieć, że rzadko kiedy one występują w takiej czystej postaci. Najczęściej to jest jakaś taka domieszka. Tak jak barwy się mieszają, tak i biura zarządzania projektami mieszają swoje te typy. I ta typologia, można powiedzieć, jest taka bardziej teoretyczna niż praktyczna, ale to, co myślę będzie wartością tego materiału, to zwrócę uwagę, co jest według mnie ważne, gdy prowadzisz biuro danego typu. No i pierwsze biuro, które w zasadzie ma najmniejszą odpowiedzialność i do tej pory było traktowane jako taka, powiedziałbym, najuboższa forma, najbardziej biedna forma tego biura zarządzania projektami, to jest Centrum Danych i Informacji. To jest taki trochę Biblioteka Narodowa połączona z GUS-em. To znaczy do tego biura się sprawozdawało materiały po zakończeniu projektu, ono przechowywało dokumentację projektową, było taką biblioteką, gdzie odkładaliśmy dane, dokumenty, informacje na temat projektów. Czasem to biuro miało też taką funkcjonalność, że aktualne raporty były tam również składane, przechowywane i w wielu przypadkach mówiło się, że to jest takie dla celów archiwizacyjnych, szczególnie jeżeli spółka finansowana była ze środków pomocowych, unijnych, albo była to spółka Skarbu Państwa, no to oczywiście był Departament do Spraw Przyjmowania Kontroli Wszelakich Izb, Służb i tak dalej. I to biuro tam miało wspierać kontrolerów, dostarczając im na wózeczkach wwożone paletami dokumenty. Natomiast dziś, w momencie, gdy zaczyna się pojawiać sztuczna inteligencja, to biuro zaczyna nabierać nowego znaczenia, ponieważ jeżeli ono będzie gromadziło dane i te dane będą po pierwsze prawdziwe, aktualne, kompletne i łatwo dostępne, to maszyneria, algorytmy sztucznej inteligencji są w stanie zrobić z tego cuda. Jeżeli, no nawet nie chodzi o sztuczną inteligencję, jeżeli będą one dobrze poukładane i będą łatwo dostępne, to chętniej będziesz zadawać takiemu biuru pytania albo ich repozytorium, bo znajdziesz tam wartościowe odpowiedzi. Na przykład, czy ktoś robił podobny projekt do mojego, ile on trwał, jakie były tam ryzyka, w jaki sposób sobie z nimi radzono. Gdyby była dobra dokumentacja, którą biuro przechowuje, to na pewno byś zadał to pytanie. Aczkolwiek już wielokrotnie mówiłem o tym, że stosunek do dokumentacji zależy od tego, czy ją piszesz, czy z niej chcesz skorzystać. Jak ją piszesz, najczęściej nie masz czasu, w związku z tym robisz to skrótowo i narzekasz na biurokrację. No ale jeżeli jesteś kierownikiem projektu, który szuka informacji o tym, jak takie projekty wyglądały, to narzekasz, że jakaś ciamajda nie była w stanie napisać porządnej dokumentacji w przeszłości i teraz ty masz z tego tytułu kłopoty. To biuro zatem zyskuje nową wartość albo może zyskiwać nową wartość, choć dawniej uważano, że jest najbardziej ubogą i najbardziej podstawową formą biura. Druga odmiana to jest biuro, które jest właścicielem standardu.
Ono mówi, jak wygląda metodyka, ono mówi, jakie są dobre praktyki preferowane, czasem jest bardziej harde to biuro i mówi, jakie są obowiązkowe te praktyki zarządzania projektami, jak te procedury wyglądają. I prawdę mówiąc, wyzwaniem tego biura jest to, aby te standardy i praktyki były rzeczywiście użyteczne. To znaczy, jeżeli to biuro ma w sobie dostatecznie dużo pokory, żeby uznać, że może się mylić i że może zmuszać ludzi do robienia rzeczy nierozsądnych, nie chcę powiedzieć głupich, i jest w stanie się wycofywać z różnych regulacji pod wpływem tego, co mówi brać kierownicza, to biuro może mieć bardzo naprawdę fajną rolę, ponieważ te standardy, jeżeli one będą modyfikowane pod kątem przydatności, w pewnym momencie staną się przepisami na sukces. Na kto mądry nie skorzysta z przepisu na sukces, jeśli przepis faktycznie sukces będzie ułatwiać. Ludzie nie są głupi i raczej stosują się, jeśli widzą, że jest jakiś patent, który pozwoli mu uniknąć problemów. Kłopot jest taki, że najczęściej te patenty, które biura oferują, nie pomagają w osiąganiu sukcesu, a wręcz narzucają dziwne obowiązki biurokratyczne. I druga rzecz, drugie wyzwanie biura, które standaryzuje, to jest taka myśl, że jeśli w jakiejś spółce, jeżeli jesteś biurem zarządzania projektami w jakimś holdingu, czy twoja organizacja jest większa, jest jakiś departament albo komórka, która lokalnie wypracowała swoje patenty i osiąga skuteczność swoimi sposobami, to najlepiej jest nie przeszkadzać. Jeżeli biuro ma na tyle mądrości, żeby szanować lokalną skuteczność i żeby nie standaryzować na siłę, jeżeli jest w stanie zadać sobie pytanie, po diabła ta standaryzacja, co ona da spółce na koniec dnia, jeżeli jest w stanie realnie odpowiedzieć na pytanie, że czasem nic nie da i zostawić w spokoju tych, którzy osiągają lokalną skuteczność, no to takie biuro naprawdę może odegrać fajną, bardzo ważną rolę. Przeciwieństwem są biura, które z taką zaciekłością talibską równają wszystko pod jeden szymel, którzy jak buldożer zmiatają absolutnie ludzi, motywacje, dobre praktyki i robią standaryzację, która jest jednocześnie nieskuteczna. Wielokrotnie to widzimy. Edukacja. To jest trzeci typ biura. Biuro, które świadczy usługi szkoleniowe, coachingowe. Tam można przyjść, się wypłakać, wyżalić, pójść na szkolenie albo skorzystać z systemu e-learningu. Wydaje mi się, że takie biura w czystej postaci występują wyłącznie w największych organizacjach. Nazywają się tam Center of Excellence czy coś takiego. Natomiast najczęściej w Polsce są łączone z innymi typami te funkcje. I największym wyzwaniem jest przede wszystkim sprawienie, żeby ludzie się chcieli uczyć. Znaczy nie jest wyzwaniem, że ja cię będę nauczać, bo to potrafi nawet nauczyciel w pruskiej szkole w XIX wieku. Natomiast sprawienie, stworzenie warunków, żeby a, ludzie sami się chcieli uczyć i po drugie, żeby się chcieli uczyć zespołowo. To znaczy nie jeden Kowalski dobrze nauczony w żaden sposób nie jest w stanie dać wartości dodanej. Tak samo jak jeden dobry koszykarz nie jest w stanie zwyciężyć z przeciwną drużyną, która jest dobrze zsynchronizowana. Oni go po prostu ograją. Teraz my dużo mówimy o zespołach, ale nie uczymy się zespołowo. Uczymy się indywidualnie, zdajemy egzaminy indywidualnie, oceny dostajemy indywidualnie, a pracujemy zespołowo. To nie ma sensu oczywiście, ale mam nadzieję, że dojrzejemy kiedyś do tego, żeby te indywidualne uczenie się wzbogacić, uczenie się zespołowe. Czwarta funkcjonalność biura, która jest najczęstsza, to jest biuro, które kontroluje, sprawdza, raportuje, wymaga, pisze, że żąda się przekazania informacji w nieprzekraczalnym terminie i tak dalej. Te biura mają kilka też wyzwań. One oczywiście raportują do zarządu postępy projektów. Z tego powodu są ważnym ogniwem w tym łańcuchu dowodzenia. Natomiast w mojej opinii największym wyzwaniem jest oczywiście dostęp do tego, co w jedynce, czyli do prawdziwych, aktualnych i właściwych informacji we właściwej formie podanych. Natomiast kluczowe jest to, żeby biuro non-stop weryfikowało, czy po pierwsze zlecenie wykonywania kontroli ma charakter biznesowy, czy czasem nie jest wikłane w politykę, czy nie staje się narzędziem w mikropolitycznych rękach jakiegoś menedżera. Jedna z firm nam kiedyś mówiła o tym, że jak jakieś biuro z drugim walczy, to najczęściej się go próbuje załatwić audytem lub coachingiem. Natomiast jest takie zagrożenie, że szczególnie jeżeli jest niezgoda w zarządzie, to biuro będzie wykorzystywane do udowadniania czegoś. I jeżeli się uda ci nie uwikłać w taką mikropolitykę,
to jest bardzo duża wartość. I jeszcze jedna rzecz. Polemika z zarządem. Często zarząd żąda różnych informacji, z których potem nie korzysta. Nie zdając sobie sprawy z tego, jak często to jest pracochłonne, żeby stworzyć jemu raport. No bo jeżeli mamy 400 pracowników, którzy zajmują się projektami i ty chcesz jako prezes zarządu wiedzieć, ile konkretnie ludzie pracują w projektach, to wyobraź sobie, jak to będzie robione. 400 osób musi na pół godziny minimum usiąść, żeby przejrzeć kalendarz i odznaczyć, ile konkretnie czasu poświęcili na realizację projektów. Oczywiście możesz również od razu wjechać z jakimś systemem rejestracji czasu pracy, no tanio nie będzie. No dobra, możesz powiedzieć, mam taki system, więc już tanio nie było, no ale znowu, przyzwyczajenie ludzi do korzystania z niego i do mówienia prawdy też kosztuje. No okej. Okay. Najprostsza forma, 15, pół godziny, dajmy na to tygodniowo, spędzam na tym, żeby podsumować tydzień i stworzyć raport o zaangażowaniu w projektach. Jest nas 400 osób, to znaczy, że tygodniowo 200 roboczogodzin idzie na tą aktywność. 200 roboczogodzin na tydzień, to znaczy, że to jest 800 roboczogodzin w ciągu miesiąca, to znaczy, że to jest 9000 roboczogodzin. Dobrze liczę? No tak plus minus 9000 roboczogodzin w roku. 9000 roboczogodzin razy pensja, znaczy razy godzinowa stawka. Pytanie, czy wnioski, które z tego wysupłasz jako prezes zarządu, ile tam Kowalski siedzi nad projektami, czy one są tego warte? Nie wiem. Jeszcze jedno wyzwanie jest. Przestrzegam serdecznie Biuro Zarządzania Projektami przed czymś. A zanim przestrzegnę, to jeśli ten film Ci się spodobał, to kciuk w górę może sprawić, że YouTube popatrzy na ten film i powie, o, dobry, polecę komuś, kto być może właśnie siedzi w Biurze Zarządzania Projektami i się zastanawia nad tym, co ze sobą zrobić. A subskrypcja oczywiście sprawi, że informacja o tym, że nowy materiał będzie mniej więcej raz w tygodniu w piątki bądź czwartki, będzie się pojawiać na Twoim telefonie lub komputerze. No więc przed czym przestrzegam to biuro? Przed mentalnością ciecia. To znaczy, tak jest trochę, że ludzie, gdy otrzymają władzę, nie bez przyczyny się mówi, że każda władza deprawuje, a absolutna władza deprawuje absolutnie. Ludzie, gdy otrzymają władzę odpytywania, kontrolowania, zwracania uwagi, to jest taka część ludzi, na których to działa jak narkotyk. Zaczynają być wredni, zaczynają być bezmyślni, zaczynają być wyniośli, zaczynają być bezrefleksyjni i dla nich przepis oraz fakt, że ja cię mogę kontrolować, jest ważniejszy niż co z tego wynika. Tracą kontakt z rzeczywistością, pociąg z napisem rzeczywistość z gwizdem odjeżdża z peronu i ci ludzie są w jakimś matriksie. Przestrzegam przed tym, często to widzę, taką zapiekłość w walczeniu o rzeczy nieistotne, przy jednoczesnym niezaangażowaniu w sprawy istotne. Ostatnie biuro, takie, które jest częste w biznesach, które żyją z projektów, to jest niemalże must have'em. To jest biuro, gdzie ja mogę sobie wynająć kierownika projektu albo biuro, któremu mogę zlecić zrealizowanie projektu. Bardzo to jest fajny pomysł. Masz jak w wojsku taką jednostkę specjalną do zadań specjalnych, która jest obryta w tematyce projektów. Są sprawni ludzie, sprawczy ludzie, zmotywowani, wynagradzani za sukces. Bardzo to dobrze działa. Przestrzegam przed dwiema rzeczami. Pewnie ci, którzy pracują w takim biurze, się z tym zgodzą, że to ma dwie, oprócz szeregu zalet, dwa wyzwania. Po pierwsze, jak sprawić, żeby projekty były również sprawą organizacji. Żeby organizacja nie przeszła bardzo szybko do takiego trybu, że skoro jest biuro od projektów, to ono ma sobie radzić ze wszystkim, co jest związane z projektami i my już nie musimy nic z tym robić. To jest oczywista nieprawda, bo w wielu przypadkach biuro musi coś z tym, przepraszam, organizacja musi coś robić z projektami, na przykład dzielić się informacjami o wymaganiach, uczestniczyć w spotkaniach, mówić, czy im się produkty podobają, czy nie. I biuro ma z tym problem, bo często jest właśnie postrzegane jako jedyny właściciel problemu. I druga sprawa, gdy taka jednostka specjalna od projektów pojawi się w biurze i będzie dobra i skuteczna, do niej będzie zlatywać coraz więcej zleceń na projekty. Tym samym, po pierwsze, ci, którzy nie są w tym biurze, prawdę powiedziawszy, szybko się oduczą robienia projektów. Po drugie, mogą się poczuć jako ci gorszego sortu, no bo ważniejsze projekty idą do biura, a ja to robię takie, co tam już nikt nie chciał na to popatrzeć. I to nie jest motywujące. Więc druga ważna przestroga, możesz oduczyć organizację realizacji projektów,
przenosząc te kompetencje całkowicie do biura, tak jak pojawienie się pewnej sieci, która sprzedawała książki, po pierwsze skutecznie wybiła niemal wszystkie księgarnie lokalne, te księgarnie, gdzie pan Mietek wiedział, co czytasz, jak, nie wiem, byłeś fanką Łysiaka, no to go już możesz nie dostać, bo w tej sieci tych książek to już nikt nie sprzedaje na przykład. I to jest ten syndrom koncentracji kompetencji, tak jak w przypadku wiedzy o książkach i sprzedawania książek, może spowodować jedną rzecz, że jak się ta sieć by chciała wycofać z Polski, no to w tym momencie jesteśmy trochę na lodzie. Jakby się takie biuro chciało wycofać z organizacji, na przykład odejść, organizacja nagle traci bardzo istotną zdolność do skutecznego realizowania projektów. Jeśli zależy Ci na tej skuteczności do realizowania projektów, zapraszam na zarządzanieprojektami.pl. Tam materiały na temat tego, jak tymi projektami zarządzać. No i oczywiście zapraszam do kontaktu z Ten Step Polska.